Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moim dzisiejszym gościem będzie moja imienniczka, czyli Magda, z którą poznałyśmy się na kursie skutecznego odchudzania. Magda była moją kursantką. Udało nam się też spotkać na żywo, bo było takie pamiętne spotkanie kursantów z pierwszej edycji, które niestety, znaczy umówiliśmy się na jedną datę. Dużo osób się zadeklarowało, po czym każda gdzieś tam napisała, że jednak nie może. I została Magda, z którą się spotkałyśmy solo i to było bardzo fajne spotkanie i w sumie fajne rzeczy wtedy zrobiłyśmy. Teraz się widzimy niestety online, ale mam nadzieję, że będzie nam się rozmawiało tak samo fajnie, także cześć Magda! Witaj Madziu! I ciekawe zapowiedzenia, ale bardzo trafne, tak? Tak, się zgadza. Byłaś jedyną zdeterminowaną, też niektórym jakieś życiowe rzeczy powychodziły, a też kursanci są z różnych części Polski, ale ty jako jedyna dotarłaś na to spotkanie. Tak, i bardzo się cieszę, jeszcze wtedy była taka możliwość, żeby się spotkać na żywo i cieszę się, że wykorzystałam tą możliwość. Nie wiedziałam, że tak teraz będzie. Ale możliwe, że to czułam, że byłam tak zdeterminowana, żeby do ciebie dotrzeć, więc tak. Bardzo się cieszę. To jest w ogóle niesamowite właśnie, jak się zmieniły czasy, że nawet się kiedyś nie myślało, że jak się spotyka z ludźmi, czy idzie na jakąś imprezę, to że w ogóle może dojść do czegoś takiego, że potem tego nie będzie. No teraz się docenia i tym bardziej docenia, tak. Bo jestem jedną z nielicznych osób, która mogła się poznać na żywo. Ojej. Zazwyczaj się spotykamy online, więc. Tak, tak. Więc to jest duży plus dla mnie. No dobrze, zacznijmy w takim razie, przejdźmy do tematu dzisiejszego podcastu, a mianowicie, no jak w poprzednich rozmowach z kursantkami, czyli ta droga, którą ty przeszłaś po to, żeby, znaczy opowiedzenie tej drogi, myślę, że może pomóc bardzo wielu osobom, które teraz są w tej sytuacji, w której ty byłaś kiedyś, no i dzięki twojej inspiracji, dzięki temu, co tobie pomogło, być może część rzeczy się sprawdzi również u nich. I zacznę od standardowego pytania, które zawsze zadaję, czyli jak to się w ogóle stało, że temat diet i odchudzania się w twoim życiu pojawił? Może zacznę od tego, że w zasadzie odchudzanie to jest połowa mojego życia. Miałam 22 lata, a tak naprawdę zaczęłam się odchudzać, jak miałam 10. Więc tak naprawdę to jest prawie połowa mojego życia, więc bardzo, bardzo dużo dla mnie. No i tak naprawdę to zaczęło się od tego, że w zasadzie od babci. Moja babcia jest z tego pokolenia, że przelewała miłość jedzeniem. A że moja babcia zawsze bardzo mocno mnie kochała, no to ładowała we mnie to jedzenie, a ja jako dziecko no, lubiłam i słodkie i najróżniejsze rzeczy, więc ja to wszystko jadłam pokornie. No i ta waga zaczęła wzrastać. I tak naprawdę od tego się zaczęło. Do tego doszło to, że jestem osobą wysoko wrażliwą. Więc jak zaczęłam dużo jeść w dzieciństwie, potem to jedzenie zaczęło mi służyć, żeby zajadać emocje. No i w zasadzie zajadanie emocji to był mój główny problem, którego już teraz na szczęście nie mam, ale to był mój główny problem na przestrzeni tych lat, że właśnie zajadałam te emocje. No i potem właśnie po tej podstawówce, jak zaczęłam to odchudzanie, to zaczęło się gimnazjum i to był w zasadzie taki szczyt wszystkiego. Wszystkie koleżanki się odchudzały, więc ja też się odchudzałam, tylko że mi nie szło, im szło. Więc to było takie błędne koło, w którym cały czas byłam. Jedna dieta, druga dieta, trzecia dieta, czwarta. I właśnie ostatnio, jak byłam w domu rodzinnym i sprzątałam swój stary pokój jeszcze, bo jakiś czas temu się wyprowadziłam, to podczas sprzątania, bo ogólnie to służyło temu, żeby wyrzucić większość tych rzeczy starych, które miałam, znalazłam około 20 zeszytów, które były przeze mnie założone. I właśnie one były głównie z tego okresu gimnazjum, liceum. Gdzie były zapiski, właśnie rozpoczynanie moich diet. Były różne plany, które wdrażałam zazwyczaj na tydzień, na dwa. To były takie tak zwane diety zrywowe, tak to teraz nazywam z perspektywy czasu, bo mi było bardzo źle ze mną, więc była mobilizacja, będę się odchudzać, robienie planu przez tydzień, zapisywanie. Od poniedziałku oczywiście zaczynałam zawsze, bo inna data to była złą datą. I właśnie w tych zeszytach, notesach była zapisana masa moich prób. Jak ja to zobaczyłam tak teraz z perspektywy czasu, to był dla mnie dramat. Że jak ja w tym gimnazjum myślałam, tam były cytaty typu nie żyj tyle, bo jesteś gruba.
grubą świnią na przykład. Tak siebie określałam i po prostu serce mi zamarło. I ja w gimnazjum, moje poczucie własnej wartości to było chyba równe zeru albo nawet mniej. I ja cały czas były non-stop próby odchudzania z mojej strony. Tak się zastanawiam, skąd takie rzeczy właśnie w ogóle się biorą w głowie nastolatki, bo to też w sumie dużo mówi o gdzieś tam o tamtych czasach. W ogóle skąd w głowie dziesięciolatki bierze się pomysł na to, żeby się odchudzać? Tak sobie myślę teraz o tym, bo to pewnie wpływ zewnętrzny, ale jaką to w ogóle robi papkę z mózgu ludziom? Właśnie dla mnie to teraz z perspektywy czasu to jest, co ja miałam w głowie, dlaczego ja w wieku 10 lat chciałam się odchudzać. I myślę, że to głównie było dlatego, że dzieci się po prostu naśmiewały. Ja jeszcze bardzo dobrze się uczyłam, więc ja byłam takim kujonem z nadwagą, tak? Spowodowaną tym, że dużo jadłam, bo babcia, bo zajadałam potem emocje. I kwestia jest tego, że myślę, że to głównie dlatego było. I tak z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to jest mi tak przykro, że było jak było i właśnie... No, to się ciągnęło latami. Potem, jak poszłam do liceum, zaczęłam szukać troszeczkę innej pomocy i właśnie trafiłam do pierwszego dietetyka. U dietetyków byłam łącznie 3. Najdłużej byłam u jednego 2 lata i to była firma, która działała w taki sposób, że sprzedawała suplementy w cenie wizyty. I kwestia jest tego, że ja po prostu byłam tak przeszczęśliwa, że ja dostawałam te suplementy, bo one naprawdę działały. Działały w taki sposób, że ja w ciągu tygodnia byłam w stanie schudnąć te 2 kilo, ale co z tego, jak ja w ciągu następnego tyłam te 2 kilo albo 1,5. I naprawdę taka moja tabelka, która była z zapisami, jak wyglądał mój spadek wagi i wzrost, w ogóle co się z tą wagą działo na przestrzeni tych 2 lat, to mniej więcej wyglądało tak, na przykład 77,5, następnie 76 i potem znów 77. I to było cały czas taka huśtawka, non stop. I to było tak, że z wizyty na wizytę albo ja wychodziłam szczęśliwa, że ojejku, schudłam, albo wracałam z płaczem, że znów jest ten kilogram do przodu. I to było takie moje najgorsze jojo w życiu, które było tydzień w tydzień. Że tu było spadek wagi, wzrost, spadek, wzrost. I też, tak powiem, ile miałam w sobie siły, że ja byłam w stanie wytrzymać przez 2 lata taką huśtawkę. No właśnie. I dla mnie to ja musiała być wtedy bardzo zdeterminowana i musiałam bardzo cierpieć w środku, że ja byłam w stanie tyle zjeść w zasadzie. To jest ogromne obciążenie dla organizmu, takie wahania wagi. Tak, chciałam zapytać właśnie, czy na tych wizytach cokolwiek w ogóle było mówione o zmianie nawyków żywieniowych, bo tak jak mówisz o tym jojo, to się właśnie zastanawiam, co tam w ogóle były za zmiany, że to jojo się wydarzało. Właśnie, znaczy tak, ja dostałam plan diety, gdzie miałam podane, jakie mam mieć posiłki, godzina w godzinę. Ja początkowo to była taka obsesja, że wiesz, była na przykład godzina 7:30 i ja musiałam zjeść. Czy się waliło, czy paliło, to ja grzałam, żeby zjeść, bo jak ja nie zjem tego posiłku, to już będzie dramat. I ogólnie ta cała dieta to było takie ciśnięcie siebie. W zasadzie nikt mi nie wytłumaczył, jak ja sobie powinnam sama komponować posiłki, tylko ja dostałam jadłospis na każdy tydzień, jakieś tam przykładowe i ja miałam się do tego dostosować. A po pierwsze, ja jestem osobą, że ja nie lubię się pod kreskę dostosowywać, więc już samo to było dla mnie trudne, że ktoś mi coś w pełni narzuca. A po drugie, to mi większość tych rzeczy nie smakowała. Nie by było, że ta pani dietetyk się pytała, co ja lubię i w ogóle. Ale kwestia jest tego, że to i tak w zasadzie nic nie dawało, bo i tak do tego dania coś było, bo ona miała takie gotowe, przygotowane. I tak w tym daniu była chociaż jedna rzecz, której ja nie lubiłam. I to na przykład, nie wiem, dajmy na to powiedziałam, że nie przepadam za bakłażanem i na przykład za tofu, dajmy na to. To może w jakimś znalazła jakieś tam danie bez tofu, ale już bakłażan był. Tak, tak mogę to porównać, że nie byłam słuchana w pełni. Po prostu ona miała swoje takie templatki i korzystała z tego i nie była w stanie w jakiś sposób tego zmodyfikować, chyba nie wiem. No tak czy siak, to u tej pani dietetyk to najbardziej zapamiętałam, bo byłam tam najdłużej. Jeszcze miałam 2 próby z innymi, ale to też było na zasadzie, że jedna pani mi powiedziała w ogóle, że ja wszystko wiem, że po co ja przyszłam. Bo to już w sumie była taka moja ostatnia
próba, tak z dietetykiem wtedy, z tych takich nieświadomych prób, ja to tak nazywam. I kwestia jest tego, że ja przy tych wszystkich, co mówiłam właśnie, tych swoich przygotowaniach do diet, bo ja byłam taką osobą właśnie, że były takie wielkie przygotowania, dlatego te notesy, rozpisywanie przepisów, godzin, w ogóle całe zaplanowanie od poniedziałku zaczynam. I kwestia jest tego, że ja przygotowując się, ja zawsze czytałam masę rzeczy. I a propos odżywiania w ogóle, no i część tych artykułów było bardzo trafna, tak? Nie wszystkie były do kosza. Było też sporo takich, które teraz z perspektywy czasu wiem, że szkodzą rzeczy, ale było też sporo takich naprawdę, które mi pomogły. No i ja przychodząc do dietetyka, właśnie jak się dietetyk mnie pytał o różne rzeczy, no to wychodziło, że ja w sumie jakoś tam wiedzę żywieniową już mam. No i właśnie jedna pani dietetyk powiedziała, że w sumie to ja wszystko wiem, to po co ja przyszłam. No i kwestia jest tego, że też mi się zapaliła lampka, że jaki jest mój problem w zasadzie. Wtedy właśnie mi się pierwszy raz zapaliła lampka, że jaki jest mój problem. Od dietetyka się idzie, żeby tak powiem, ktoś nauczył, znaczy przynajmniej ja to tak rozumiem, nauczył nas prawnego odżywiania się, tak? Pomógł nam to odżywianie ogarnąć przysłowiowo. A ja, no, po co ja szłam? Ja miałam taki problem, że ja jadłam za dużo, jadłam nie to, co chcę, bo jadłam i fast food, i słodycze, głównie to były moje dwa problemy. I kwestia z tego, że te posiłki były strasznie nieregularne i też odżywczo to było o pomstę do nieba. Ale ja wiedziałam, jak powinno być poprawnie. I kwestia jest tego, że no, po co ja tam szłam potem. No ale właśnie była jeszcze ta ostatnia próba. No i potem w zasadzie właśnie jak poszłam na studia, tak na przestrzeni całym i studiów, zrobił się trochę taki ala przełom. Bo zaczęłam się interesować psychologią i też to był moment, w którym uważam, że zaczęłam myśleć. I jak rozumiem to, że zaczęłam myśleć? Mam na myśli to, że ja wtedy pierwszy raz nie spojrzałam na to całe odchudzanie emocjonalnie. Czyli to, o czym ty mówiłaś, te ciepłe i zimne spojrzenie na sprawę, tak? Że ja nie patrzyłam już na to na zasadzie, o, wszyscy się odchudzają, jest ten zryw zawsze, że właśnie odchudzanie od świąt do nowego roku, od nowego roku do wakacji w ogóle, że są te zrywy, że wszystkie koleżanki się odchudzają, że ja też chcę, bo się źle ze sobą czuję i w ogóle. I tak przestałam na to patrzeć tak, że och, ja chcę tą wymarzoną sylwetkę, tylko na zasadzie ja mam problem i trzeba jakoś to analitycznie trochę do tego podejść i jakoś to rozwiązać. I wtedy właśnie zaczęłam szukać i zaczęłam szukać rzeczy w zasadzie opartych na faktach. Mhm. W ogóle tak w pierwszej kolejności z tych faktów trafiłam do ciebie. Bo ja na przykład się dowiedziałam rzeczy, że, które nikt mi nigdy nie powiedział, że według badań człowiek nie tyje od konkretnych rzeczy, co mi było zawsze wmawiane, że nie wiem, czekolada to jest B, nie wiem, jakiś burger to jest B i w ogóle, tylko człowiek tyje dlatego, że jest nadmiar kaloryczności w diecie. I ja tego nie wiedziałam i to już było dla mnie odkrycie, że jest czarno na białym, że tego się nie tyje. I to już było dla mnie jakiś taki przełom, włączyło mi się myślenie tak, no to skoro w takim razie tak jest, no to ja mogę jeść i czekoladę i w ogóle i to już mi otwierało nowe perspektywy, że ja nie muszę rezygnować z rzeczy, które lubię. No i właśnie zaczęłam obserwować ciebie, zaczęłam czytać właśnie i twoje treści i właśnie trafiłam na kurs skutecznego odchudzania i to tak mi się zaczęły te oczy coraz bardziej otwierać i stwierdziłam, że to jest to, czego szukałam po prostu, że to jest ta mądra ścieżka, ta logiczna ścieżka, bo ja właśnie uważam się za dosyć logiczną osobę, bo do mnie musi coś przemówić na zasadzie faktów. To naprawdę działa, to mi może pomóc. To jest w ogóle inne spojrzenie na sprawę, niż ja spoglądałam i tak stwierdziłam, że już tyle było takich prób na to, tą samą stronę, w którą brnęłam na zasadzie tylko, aby schudnąć, to może teraz pójdę w drugą stronę, bo już nie mam nic do stracenia, tak? No i poszłam. No jak widać się opłacało, teraz rozmawiamy i jestem w stanie powiedzieć już z perspektywy czasu o tych swoich błędach, które popełniłam, na których się nauczyłam. I cieszę się, że to już jest za mną. Teraz jestem na innym etapie życia. No, ale właśnie
to był moment, w którym mi się te oczy zaczęło otwierać i tak coraz więcej twoich treści. Potem trafiłam do Owsianej, trafiłam też do Violi, to tak, o i z Ireną też raz nagrywałaś podcast, do Ireny też trafiłam, tak. Potem też od ciebie. Więc kwestia jest tego, że to już potem ta sieć się coraz bardziej rozszerzyła i zaczęłam obserwować coraz bardziej świadome profile chociażby. No jak już teraz, tak powiem, przesiągam się tą wiedzą tak zwaną mądrą, tak to określę, to już moje spojrzenie jest na to inne. I nie dość, że jest to dla mnie logiczne, działające, to jeszcze właśnie zaszła we mnie zmiana i to jest najlepszy dowód na to, że to działa dla mnie. Ja już nigdy z tej ścieżki nie zejdę, bo byłabym przysłowiowo głupia. Gdybym widziała efekty, moje ciało byłoby szczęśliwe, ja bym była szczęśliwa, a wróciłabym na tą ścieżkę, że tak powiem, tej goryczy, bo tak bym to określiła, i tego walczenia ze sobą. Bo ja praktycznie przez te wszystkie lata ze sobą walczyłam. Mhm. To było na zasadzie wszystkiego zabraniania sobie, trzymania się ścisło, żeby po prostu ja z tamtych czasów pamiętam siebie jako z taką dziewczynkę z zaciśniętymi rączkami, na zasadzie wytrzymasz i teraz już tak nie muszę. Po prostu sobie żyję, odżywiam się, robię różne błędy nadal, ale tych błędów jest dużo, dużo mniej. I bardzo dużo się zmieniło, naprawdę bardzo dużo się zmieniło na lepsze. I cały czas jestem na tej drodze, jestem nadal, mogę się określić osobą w procesie, bo już bardzo dużo jest za mną, ale jeszcze trochę jest przede mną. Mhm. Ale już cały czas idę tą ścieżką, którą zaczęłam iść jakiś czas temu. Tak mi przyszło na myśl, że w sumie to wejście właśnie na taką ścieżkę, gdzie ty się zaczynasz skupiać na procesie, zaczynasz analizować co, dlaczego, co mi pomoże, co mi przeszkodzi, to jest taki one-way ticket, bo jak już w to wejdziesz, to właśnie nie ma z tego powrotu, bo ja pamiętam, nie a propos odchudzania, ale taki mój własny przykład, kiedy już w ogóle studiowałam psychologię, no i też właśnie byłam świadoma tego, że na przykład to ja jestem odpowiedzialna za moje emocje, że to, że ktoś mnie wkurzył czymś, to znaczy, że ja się pozwoliłam wkurzyć na coś. W sensie, że to moja interpretacja, że to jest moja odpowiedzialność tak naprawdę, że ja mam zły humor, a nie tej osoby. To pamiętam, że miałam taki moment, no szkurde raz, chciałabym się normalnie wkurzyć na swojego męża na przykład, że on coś, nie wiem, czegoś się nie domyślił i mam takie, że no już się nie wkurzę, bo ja wiem, że nie ma czegoś takiego jak wiesz, jak domyśl się. I to było takie śmieszne właśnie dla mnie, że jak już masz tą pewną świadomość, to czasami by się chciało jej po prostu nie mieć, się wkurzyć, strzelić focha i tak dalej, ale po prostu wiesz, że możesz strzelić tego focha, ale to ci nic nie da, bo to nie doprowadzi do rozwiązania problemu. I tak samo analogicznie w odchudzaniu, tak? Ty możesz, nie wiem, przejść sobie na dietę sokową, możesz sobie przejść na dietę 1200 kilokalorii, tylko po co? Tobie to nic nie da. No dokładnie, ale właśnie też tak a propos tego, co mówisz, odchudzanie, to takie już świadome odchudzanie, właśnie zmienianie, w zasadzie zmienianie sposobu odżywiania, może tak to nazwę, zmienia dużo obszarów w życiu, przynajmniej u mnie tak było, że ja na przykład jak ten cały proces u mnie się zaczął, ja stwierdziłam, że ja muszę zadbać o swoje ciało kompleksowo, że tu zaczęłam dbać właśnie i o swoje emocje, no bo kwestia z tego, że już nie było na zasadzie, że musisz walczyć w ogóle, pełna mobilizacja i takie, wiesz, zaciśnięcie całego ciała na zasadzie, że ja muszę schudnąć, koniec. I to już zniknęło, zadbałam o emocje, zaczęłam dbać o ciało, żeby służyło mu to, co ja w niego pakuję, tak? To jedzenie, które w niego pakuję, żeby mu służyło, żeby dawało mi energię, żebym czuła się dobrze, a nie na zasadzie, żebym, że tak powiem, nie wiem, siedziała po tym fast foodzie na łóżku z bolącym brzuchem i czuła się źle. To mi zupełnie nie służyło. No i właśnie w tym moim kompleksowym dbaniu chociażby też zaczęłam przykładać wagę do tego, co nakładam na ciało. I chociażby przeszłam w pełni już teraz na kosmetyki naturalne. I naturalne nie jest dla mnie kosmetyk, tak to napisze, że jest naturalny. Ja tylko nauczyłam się czytać składy. Ale kwestia jest tego, że zauważyłam, że te kosmetyki też mi służą, że chociażby nie nakładając na twarz tony jakichś takich kosmetyków z chemią, tylko nakładając na przykład podkład mineralny, już począwszy od takich rzeczy, to ta moja skóra wygląda dużo lepiej. I ja czuję się lepiej, bo nie czuję na twarzy maski. Więc już począwszy od takich rzeczy, zaczęła się zmiana. No i też w relacjach międzyludzkich zaczęłam być taka bardziej
że tak powiem, spokojna, też inaczej reaguję, jak ktoś mi zwraca uwagę na przykład a propos wagi, czy nie wiem, czy tego, jak się odżywiam, czy tego, jaki sport uprawiam. Teraz też inaczej to przyjmuję. Kiedyś to, jakby ktoś mi na przykład powiedział, że nie wiem, że mam nie wiem, jakąś fałdkę tłuszczu, to by był jeden wielki płacz i potem przez tydzień tak powiem, rozkminianie, co ze mną jest nie tak, dlaczego akurat ja jestem tak gruba. A teraz jest w ogóle inne też przyjęcie tego, więc ja też się tak nauczyłam inaczej do tego podchodzić, więc to myślę, że zwolniła się taka szalka, maszyna rysująca się zwolniła i teraz, tak powiem, to wpływa na wszystko, bo to jest taka nieodzowna część życia. No. Sam dół piramidy Maslowa. Tak, Więc to działa jedno na drugie. To jest, jak już maszyna ruszy, to raczej się nie zatrzyma. Zwłaszcza, że to jest tak, że czy te treści, które ja tworzę, czy ten kurs, tak, on się nazywa kurs skutecznego odchudzania, natomiast no nie ma co się oszukiwać, tam jest większość rzeczy z psychologii, bo trochę jest błąd w postrzeganiu nadwagi i otyłości, że to jest kwestia tylko złego jedzenia. Czy oczywiście to, co bezpośrednio wpływa na to, że my tyjemy, no to jest to, że spożywamy za dużo i to jest proste, ale to, dlaczego my jemy za dużo, jest już cholernie skomplikowane i właśnie, żeby to rozkomplikować, rozplątać ten kłębek, no to trzeba trochę pogrzebać, tak jak ty mówisz, i oprzeć się też na takich faktach, nie na emocjach, ale no to jest nic innego niż psychologia, bo naszym dużym problemem jako społeczeństwo jest właśnie to, że my zajadamy emocje, a przecież w takim standardowym podejściu dietetycznym mówi się tylko o jedzeniu, a nie wchodzi się głębiej, to znaczy to już się zmienia na szczęście, bo gdzieś tam więcej osób to zauważa, ale właśnie plusem tego jest to, że jak ty zaczynasz sobie rozkminiać, że tak powiem, rzeczy emocjonalne czy psychologiczne na płaszczyźnie odchudzania, odżywiania, to się potem jeden do jednego przekłada, bo nagle ty bierzesz odpowiedzialność za swoje emocje, za swoje myśli, w sumie wiesz, że twoje myśli zależą od ciebie, więc w relacjach międzyludzkich choćby też już to przekładasz, więc to jest bardzo fajne, że w sumie tak naprawdę przy okazji odchudzania takiego świadomego można sobie dużo innych płaszczyzn życia przerobić i być takim, myślę, spokojniejszym. Właśnie super, że jest tyle skutków ubocznych, bo ja mam w zasadzie skutki uboczne, no bo tak powiem, trafiłam na ciebie, bo chciałam schudnąć. A ja nie dość, że schudłam, to zmieniłam myślenie, to jeszcze zmieniłam masę obszarów w swoim życiu, tak przy okazji. Więc tak wszystko, wiesz, wyszło przy okazji. I jak ten spokój się we mnie pojawia, jeszcze nie jest tak ugruntowany, jakbym chciała, ale już samo to, że ja się nie czuję ze sobą źle, to już samo to, że ja siedzę ze sobą w pokoju, ja czuję się ze sobą dobrze. Nie jest tak, że czuję jakiś wstręt do siebie, że o Jezu, usiądę sobie, teraz sobie na przykład siedzę wygodnie na kanapie i ja teraz nie mam problemu z tym, że mi się trochę brzuszek zwachlował, bo każdy jak siedzi, to tak. Pojawia mu się ta malutka fałdka. Ale kiedyś to też już moje myślenie i moja reakcja na to, że ja bym zobaczyła tą malutką fałdkę na brzuchu, to już by było już coś nie tak. Mhm. Więc to by w ogóle inne zdecydowanie podejście i dzięki temu jestem też spokojniejsza, że patrzę na rzeczy spokojniej, tak bardziej, mniej emocjonalnie, o tak. Mhm. Ale to czuć nawet w twoim głosie, jak ty mówisz, ten taki właśnie spokój. To się cieszę, to bardzo się cieszę. Bo naprawdę ułatwia to życie i funkcjonowanie, bo nikt nie chce żyć w takim permanentnym stresie. To jest, tak się nie da funkcjonować, tak się nie da żyć i uważam, że jeśli ktoś czuje, że jest cokolwiek nie tak, to trzeba szukać pomocy i czymkolwiek to by nie było. Ja chociażby szukałam pomocy a propos swojego ciała, tego, że chcę schudnąć. Drążyłam, póki nie znalazłam i się opłacało. I tak uważam, że człowiek powinien podchodzić do wszystkiego, że jest problem, to się drąży, żeby było lepiej. Żeby nie odpuszczać, tylko żeby zadbać po prostu o siebie, bo to, że ja przyszłam na przykład do ciebie do kursu, to był akt zadbania o mnie. Teraz jest modne te self-care i w ogóle te różne, tam to właśnie ja bym w swoim, jakbym miała zapisać sobie w tych kwadracikach, co jest moim, to na przykład jednym by było to, że przeznaczyłam pieniądze na to, że kupiłam sobie kurs i że z niego korzystałam, tak. Swoją drogą tu wtrącę, bardzo polecam zakup kursu z nielimitowanym dostępem, bo ja byłam w dwóch edycjach. Na pierwszej kupiłam z ograniczonym dostępem, znaczy, że był tylko przez okres kursu.
No i niestety przez to, że no, prowadzę dość nieregularny tryb życia, nie byłam w stanie iść w pełni z dziewczynami. No i kurs się skończył, wszystko mi wygasło i ja taki, ojej, niedobrze. Ale stwierdziłam, że te treści były tak super, że trudno, zapłacę jeszcze raz. Zwłaszcza, że chcę wspierać Magdy Poczynania, to zapłacę. I kupiłam drugi raz i właśnie teraz już mam dostęp nielimitowany. Jak czegoś zapomnę, albo chcę do czegoś wrócić, to na spokojnie mogę sobie odpalić i poczytać, przypomnieć sobie, czy nie wiem, czuję jakiś, się w jakiś sposób zagubiona troszeczkę, no bo nie raz, nie dwa, niektóre rzeczy wracają, może w jednej setnej, ale wracają. Mhm. Jeszcze na tą chwilę będąc w tym procesie. I to jest właśnie fajne, że mogę sobie do tego wrócić. Także ja jestem kursantką z dwóch edycji. I ale będziesz jeszcze w kolejnej. I jeszcze będę w kolejnej, tak. Tak, ale już właśnie zaproszenia. W sumie to jest taka akurat duma, że mogę być i w pierwszej, i w drugiej. Super. Więc akurat to jest duży plus. Chciałam cię zapytać, bo zanim włączyłyśmy nagrywanie, to bardzo fajną rzecz powiedziałaś o słodyczach. Chciałabym do tego wrócić, bo mówiłaś, że twoim problemem jeszcze w tym takim, jak ty to nazywasz, życiu nieświadomym, tym takim bardziej emocjonalnym były słodycze. I miałaś bardzo jeden fajny krok, który tak jakby odmienił to twoje podejście emocjonalne do takiego właśnie podejścia spokojnego. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym sklepie, co mi opowiadałaś? Tak, bardzo chętnie, bo to był dla mnie jeden z przełomów i polegało to na tym, że pewnego dnia poszłam sobie do sklepu, bo akurat to była Żabka, bo było najbliżej, ale poszłam do niego po pierwsze, nie byłam głodna, po drugie mój humor był dobry w kierunku do neutralnego, po prostu nie byłam ani zestresowana, nie było we mnie takich negatywnych emocji, które zazwyczaj powodowały to, że się objadałam. Więc ja poszłam sobie na spokojnie do tego sklepu, stałam przed tą półką, dosyć długo, myślę, że przed tą półką, z 15 minut stałam. I kwestia z tego, że zaczęłam się zastanawiać, które ja tak naprawdę słodycze lubię. I powiem szczerze, że odkrycie tego, ile lubię, było dla mnie szokujące, bo okazało się, że ja naprawdę, tak naprawdę ochotę z tych rzeczy z półki, to mam może na 5 sztuk. Ja mam dosyć specyficzny gust. Ale dla mnie to było zaskakujące, że ja w momentach, w których miałam gorszy humor, byłam w stanie zjeść kompletnie wszystko z tych półek i cokolwiek bym nie kupiła, cokolwiek by nie było w domu, to ja bym to zjadła. A tu się okazuje, że tak naprawdę smakuje mi z 5 rzeczy. Także ja naprawdę się zachwycała tym smakiem, żeby to mi sprawiało przyjemność, to naprawdę z 5 rzeczy. No, między innymi w nich były śliwki w czekoladzie, które uwielbiam, tak? O, na przykład pasioleczko też było wśród tych rzeczy, ale różne, na przykład takie ciastka typu jeżyki inne, ja tego nie znoszę, ale jak było w szafce, to ja i tak po to sięgałam. I tak to zjadałam. Więc dla mnie to odkrycie to było coś i ja potem w momentach właśnie, w których się rzucałam na rzeczy, których nie lubię, ja o tym pamiętałam i było mi łatwiej. Było takie, ej Magda, ty tego nie lubisz. Po co ty to jesz? Mhm. Nie szkoda się, nie wolisz poczekać na coś, co lubisz faktycznie. I jakie ty masz przyjemność z tego? Żadnej. I tak, i to mi trochę otworzyło oczy. I to była świetna rzecz. A drugą jeszcze rzecz, o której ci nie powiedziałam, a którą też zrobiłam, właśnie zapomniałam ci o niej powiedzieć, to było to, że żeby się jeszcze przekonać, czy na pewno to mi smakuje, to zrobiłam sobie taką ala uważność. I to polegało po prostu na tym, że ja wzięłam kawałek, no dajmy na to ptasie mleczko do ust i ja tak naprawdę zanim je zjadłam, to jeszcze przez kilka minut i starałam się poczuć smak i, że tak powiem, językiem po tym pojeździć. I jeszcze przed wsadzeniem do buzi powąchałam to i przyjrzałam się, jaką to ma teksturę. I kwestia z tego, że te zjedzone jedno ptasie mleczko było dla mnie, jakbym zjadła całą paczkę. To też było właśnie ciekawe doświadczenie, że ja po prostu tak jakby przedłużyłam sobie w jakiś sposób, przez to uważne zjedzenie tego kawałka, ja się już zasyciłam. I to też mi dużo dało. I ja czasem nadal sobie właśnie usiądę, jak coś jem i tak się zapomnę, jest na zasadzie szybko wiosłuję, bo mi się ciągle śpieszy, więc trzeba szybko jeść, żeby nie tracić czasu na jedzenie. No i właśnie czasem nadal poświęcę chwilę dla tej uważności i ja wtedy dopiero czuję, czego smak. I właśnie polecam wszystkim, że
Praktycznie na wszystkim można to przetestować. Typu, nie wiem, można wziąć gryza banana. I właśnie w taki sposób zrobić. I ja gwarantuję, że ten banan będzie smakował zupełnie inaczej, niż my znamy smak. Bo my tak naprawdę nie przywiązujemy takich rzeczy wagi. Wiesz, że właśnie łatwiej wtedy w takim momencie, w którym tracimy tą kontrolę i tak powiem, każda rzecz, która może zmniejszyć szansę na to, że zjemy coś, masę rzeczy niewłaściwych, jest super. I na przykład właśnie te dwie rzeczy mi bardzo pomogły. To uświadomienie sobie, co ja naprawdę lubię. Tylko właśnie w momencie, w którym ja jestem najedzona, ja się czuję dobrze, to jest podstawa, myślę, że wtedy, bo jakbym poszła albo zła, albo smutna, to gwarantuję, że tych rzeczy by było 30 albo i więcej. A tu właśnie poszłam z taką głową, z taką spokojną głową i pamiętałam o tym praktycznie zawsze, jak już potem były te takie moje zrywy. I to mi bardzo pomogło i to spowodowało, że jadłam wtedy mniej podczas tych, bo miałam tu świadomość, że kurde, ja jem to, czego nie lubię. I że to niczemu nie służy. I to niczemu nie służy. Fajnie, że o tym mówisz, bo ja mam wrażenie, jak prowadzę różne kursy, czy to właśnie skutecznego odchudzania, czy na psychodietetyce też na kursie miałam element o uważnym jedzeniu, to jest często tak, że ludzie tak patrzą i tak myślą, no dobra, no ale my to wszystko wiemy, wiesz, z tą uważnością, tym uważnym jedzeniem, żeby nie jeść przed komputerem, przecież to każdy z nas wie, ale magia zaczyna się dopiero wtedy, jak ty zaczniesz to robić, nie, że tylko o tym słuchasz, tylko zaczniesz to robić, bo z wieloma radami, tak mi się wydaje, jest tak, że my to wiemy. Przecież każdy wie, że trzeba jeść, nie wiem, więcej warzyw, mniej słodyczy, nie pić gazowanych napojów i tak dalej, i tak dalej. Ale my tego nie robimy i właśnie cała magia tkwi w tym, żeby znaleźć powody, czy znaleźć, ułożyć sobie jakąś taką strategię krok po kroku, żeby to się w jakiś sposób ułożyło w taki logiczny ciąg zdarzeń, żeby w końcu zacząć te proste rzeczy wprowadzać. Bo ja miałam właśnie ostatnio taką refleksję, że jak to jest, że tak wiele osób nie wierzy w to, że wystarczy trochę się więcej poruszać, zjeść trochę więcej warzyw i trochę bardziej zadbać o siebie, że to się wydaje takie błahe i że jak to może działać. A ludzie wierzą w to, że jak zaczną brać jakieś tabletki, suplementy, spalacze, to że nagle sam się tłuszczyk zacznie spalać. No właśnie, no to jest na tej zasadzie. Także bardzo polecam spróbować. Bo ja póki nie spróbowałam, to też miałam takie, co ja będę teraz, nie wiem, w buzi tego banana przez 10 minut pierdolić, no po co? I było takie myślenie, no takie, no oszaleli, no. Ale wiesz, ale potem mówię, no też o tyle dobrze, że ja lubię testować. No i tak stwierdziłam, no dobra, spróbuję. Kurde, działa. Serio działa. Więc tak stwierdziłam, że czemu by nie? No i właśnie czasem tak jeszcze sobie utrwalam te różne rzeczy, bo tak jak mówiłam, ja jestem cały czas na tej ścieżce, już na dobrej ścieżce, ale nadal na ścieżce. Mhm. Już coś, pewnie całe życie będę na ścieżce, no bo jednak sposób odżywiania no to jest coś, co towarzyszy nam zawsze i wszędzie. Tylko kwestia jest tego, że ja chcę sobie na tej ścieżce jeść sobie elegancko środeczkiem i być zadowolona. Ale właśnie bardzo polecam w ten sposób, bo mi to bardzo pomogło. To może tutaj jeszcze dopytam, bo w sumie to jeszcze gdzieś tam nie padło, bo rozmawiałyśmy o tym, że nie masz problemu z mówieniem o masie ciała. Właśnie, z jakiego pułapu ty zaczynałaś? Jaki jest teraz? I czy masz jakiś cel w ogóle? Czy nie masz? Jakby, czy wiesz, do czego dążysz? Czy tym dążeniem jest w ogóle na tym etapie masa ciała, czy są to inne cele, że tak powiem? Znaczy tak, najwięcej jak ważyłam to było 85 kilo. W momencie, w którym zaczął się mój przełom, czyli ten mój sposób myślenia i tak powiem, wtedy poznałam też ciebie, to ważyłam wtedy 79. Obecnie waży 74 i tą wagę utrzymuję. A jeszcze dodam, że mam 1,76 m wzrostu. Więc waga 74 kilo to jest waga moja w normie. Bo tam chyba mam normę do 78. Więc ja się przy tej wadze czuję dobrze. Ja też mam figurę gruszki, więc ja mam bardzo szerokie biodra. I ta waga, uważam, że teraz przy tej wadze wyglądam bardzo dobrze. Kiedyś powiedziałabym, że nadal za gruba, że powinna mieć te 67 czy 8, bo Boże, 70 parę kilo to jest za dużo. Ale teraz tak z perspektywy czasu to jestem w stanie powiedzieć sobie z czystym sumieniem, że tak wyglądam bardzo dobrze. I obecnie nie mam żadnego celu wagowego. Wcześniej cały czas było jakieś dorównywanie się do jakiejś danej wagi,
I był już moment, że naprawdę wyglądałam fajnie. Kiedyś nawet po tych restrykcyjnych dietach. Oczywiście nie utrzymałam tego, ale był ten moment, że wyglądałam fajnie, to ja i tak chciałam jeszcze więcej. Mimo, że już naprawdę było fajnie, bo i wtedy ćwiczyłam. Jeszcze tu właśnie się zaczął etap, że już nie było tylko diety, tylko też ćwiczenia. No to wtedy właśnie i ćwiczyłam i weszło to odżywianie i schudłam sporo, bo ważyłam jeszcze mniej niż teraz. Ważyłam wtedy 71 kilo, ale dla mnie to i tak było mało. Bo ja chciałam mieć tam te 68-69, bo to musiało być na wadze i koniec. Mimo, że już widziałam, że ich skład ciała jest super, że mam ładne mięśnie, że mój organizm czuje się coraz lepiej, to i tak to było za mało. No i też to było spowodowane takimi restrykcjami, takim, że tak powiem, ciągłym stresem, tak, że jedzeniem pod linijkę. Mhm. Więc dojście do tej wagi nie było dobre, no i też dlatego pewnie jej nie utrzymałam, czy nawet na pewno, tak. Mhm. No tak, bo nie poszły nie za tym stałe zmiany, tak, stałe zmiany nawyków, takich, które jakby będziesz mogła bez problemu utrzymywać w takim normalnym dniu, normalnym życiu. No właśnie, teraz właśnie ważąc te 74 kilo, to jestem na spokojnie w stanie sobie funkcjonować i moje ciało czuje się dobrze, ja się czuję dobrze i ja już nie dążę do tej wagi 68-69. Jeśli, że tak powiem, to automatycznie wyjdzie, to okej. Okay. Bo to znaczy, że mój organizm się do tego przystosował, bo to odpowiada. Ale nie będę się wycisnąć na siłę, żeby dojść do jakichś cyferek, bo to nie o to chodzi. Mhm. Ja dopiero w momencie, w którym sobie odpuściłam, ja tak naprawdę schudłam, bo w ogóle co ciekawe, wszystkie moje koleżanki mi się żaliły, że jak się zaczęła pandemia, to one przytyły, a ja wszystkim mówiłam, że ja schudłam. Ja siedziałam w domu, ja miałam czas, żeby sobie eksperymentować z różnymi daniami. Wcześniej nie miałam czasu, to ja tak naprawdę do końca też jeszcze nie wiedziałam, czego lubię. To były takie jakieś moje próby. Ale tak w 100% nie wiedziałam, czego ja lubię. I tu zaczęłam sobie gotować. Raz tak, raz tak, raz tak. Różne przepisy potestowałam. Ja schudłam. I to tak przez pomyłkę, bo ja w ogóle nie było żadnego układania diety, jedzenia pod zegarek i w ogóle. I przez ten czas sobie i wytworzyłam już tak do końca, że po prostu ja czuję się głodna i ja wtedy idę jeść. I to jest dla mnie też odkrywcze, że ja jem, kiedy jestem głodna. I to jest zazwyczaj właśnie 5 razy dziennie, więc mój organizm też się tak dostosował, nawet powiedziałabym, że bardzo dobrze do tego, żeby jeść regularnie. I kwestia tego, że to jest troszeczkę zabawne. Właśnie dziewczyny się śmieją, że wszystkie przytyły, a ja schudłam. No jak to możliwe? No, ale właśnie cieszę się, że wykorzystałam tą no, niefajną sytuację niestety, ale wykorzystałam ją na dobre dla siebie. Mm-hmm. Czy jesteś kolejną osobą, która podejrzewam mogłaby potwierdzić to, że odchudzanie może być tylko efektem ubocznym tego, że się skupimy na sobie, zadbamy o siebie i zaczniemy się skupiać na procesie. Dokładnie tak. Ale no, u mnie było bardzo ciężkie, żeby zrozumieć to, że nie chodzi o to, żeby schudnąć, nie tylko o to chodzi. I ciężko było też sobie właśnie uświadomić do końca, że mój problem nie wynika z tego, że jestem gruba. Bo ja właśnie też, mając nadwagę, uważałam siebie już za osobę skrajnie grubą. Też jak bardzo mój obraz mnie był zakrzywiony. Bo ja otyła nigdy nie byłam, ja miałam nadwagę. I jest z tego, że już samo to dużo mówi. Mhm. Zapytałam cię o to właśnie, czy możesz powiedzieć, że spadek masy ciała może być skutkiem ubocznym, bo właśnie teraz jak to nagrywamy, to dzień wcześniej wyszedł podcast z Darią, któremu ja właśnie nadałam tytuł, że wyśmiałam cię, kiedy usłyszałam, że spadek masy ciała może być tylko skutkiem ubocznym, bo wiem, że dla wielu osób to brzmi tak kuriozalnie. Przecież Daria wtedy mówiła, ale jak to? Przecież no to właśnie o ten spadek masy ciała chodzi, przecież to odchudzanie jest najważniejsze, że jak można się na tym nie skupiać, jak można nie liczyć kalorii, nie można, jak można nie stawać na wadze i jej nie kontrolować, przecież to jest tym wszystkim najważniejsze. A się właśnie okazuje, że to się dopiero dzieje, jak to odpuścisz. Też nie wiem, czy ty byłaś na ostatnim spotkaniu na Zoomie z KSO. Niestety nie. Właśnie. Także nie było. To ci powiem, bo tam Kasia, jeżeli dobrze pamiętam, chociaż mogę się mylić, z imieniem nieważne, właśnie powiedziała śmieszną rzecz, że znaczy śmieszną. My się śmiałyśmy z tego koniec końców, że ona właśnie się całe życie odchudzała i dopiero jak przestała się odchudzać, to schudła. No, to w zasadzie to troszeczkę tak jak u mnie, że
naprawdę w momencie, w którym odpuściłam, co było cholernie ciężkie, no bo jak teraz mam zrezygnować z celu, który był mi głównym moim celem, tak? Mm-hmm. Bo to był tak naprawdę jedyny cel. Ale chyba kluczem sukcesu było to, że tych celi się stało więcej i ja zrezygnowałam po prostu z jednego z nich, a nie z głównego, no bo tak to było tylko schudnąć. A tutaj się pojawiło. Poczuć się lepiej, zadbać o swoje zdrowie, na przykład, nie wiem, zadbać o siebie w taki sposób, że chociażby wypić sobie na spokojnie herbatę rano, a nie ciągle w biegu. Pojawiła się masa tych rzeczy, jakichś tam moich pojedynczych celi i ja po prostu wykluczyłam jeden. I z 10 wykluczyć jeden było mi prościej niż wykluczyć z jednego jeden, no bo to zrobiło się bez sensu w pewnym momencie, no bo ja chcę schudnąć i mam nie chcieć schudnąć. To jak to? W sensie, no to nie, mam nie być mój cel, no to o co chodzi? Mhm. Było takie też dużo myślenia musiałam poświęcić na to, gdzie znaleźć tą logikę. No, jak właśnie, tak jak mówiłaś, to jest skutek uboczny, ale to jest tak jakby mój cel. Tak jakby, no to jest mój cel. Więc ona mówi, że to jest skutek, no to jest w końcu mój cel, czy skutek uboczny, to jak ja mam mieć cel? No. Wiesz, i to było takie myślenie, więc ja się jej nie dziwię zdecydowanie, bo no, biorąc pod uwagę, że właśnie to jest cel 90% osób, schudnąć, no to słysząc to jest takie, no, o czym ona gada? Co, o czym ona gada? Co ona mówi w ogóle? Tak, postrzeliło babę, nie? Tak, dokładnie tak, więc właśnie polecam to, czego ty uczyłaś na kursie, żeby postawić sobie więcej tych celów. I celem nie jest schudnięcie, tylko właśnie to jest ten skutek uboczny, ale trzeba mieć co wykluczyć. Mhm. Z czego wykluczyć? Tak mi się wydaje, przynajmniej u mnie. Bardzo fajne spostrzeżenie, bo też o tym właśnie tak nie myślałam od tej strony, że pomimo tego, że o tym mówimy, tak, no bo przecież na kursie ustalamy sobie inne cele, skupiamy się na procesie, ale bardzo ciekawe spostrzeżenie a propos tego, że właśnie trzeba naprawdę uwierzyć w te inne cele, w sensie wyznaczyć sobie te inne cele, żeby z tego jednego kontrolowania ścisłego, prowadzącego do odchudzania, chociaż tak naprawdę nie prowadzącego do odchudzania, żeby z niego zrezygnować. Chciałam cię jeszcze zapytać, bo już na tym etapie, też mi opowiadałeś przed naszą rozmową, masz fajne patenty na wdrożenie takiego zdrowszego, czy też zdrowego stylu życia, czyli sposobów na większą ilość ruchu, czy tam na gotowanie nawet w takich kryzysowych momentach. I uważam, że to jest bardzo fajne i być może wiele osób się tym zainspiruje, jakbyś mogła opowiedzieć, co ty wymyśliłaś, co ci pozwala się trzymać przy ruchu i przy zdrowym odżywianiu. To może zacznę od ruchu. Mm-hmm. Tak jak już wspominałam, ja nadal jestem na swojej ścieżce, więc ja nadal popełniam błędy, ale już inaczej do nich podchodzę. I kwestia jest tego, że chociażby jeśli chodzi o sport, to ja też mam swoje dni, że ja po prostu strasznie mi się nie chcę, nie mam ochoty, najchętniej to bym sobie poleżała na łóżku, no bo tu trochę praca, tu też studiuję, więc zaocznie, więc sporo tego jest naprawdę, bo jest jeszcze ogarnięcie domu, bo mieszkam z partnerem, więc dom jest na naszej głowie, studia są na naszej głowie, jeszcze praca jest na naszej głowie, więc sporo tego jest. Więc po prostu może mi się czasem nie chcieć, ale żeby się zmotywować, to zaczęłam szukać właśnie takich sposobów na siebie, żeby mi pomogło w momencie, w którym ja mam właśnie ten spadek motywacji, żeby ktoś mi pomógł, żeby znowu był większy. I na przykład teraz od tak naprawdę marca uruchomiła się, to bardzo polecam, uruchomiła się strona na Facebook, grupa w zasadzie, Pies w koronie. I właśnie ona polega na tym, że można pomóc osobom, które są na kwarantannie i wyprowadzić ich zwierzaki. Więc kwestia jest tego, że ja po prostu zaczęłam pomagać i z tego korzystać. No i kwestia jest tego, że się zwracałam, że pomogę. I dostawałam pieska i ja byłam zobowiązana z tym pieskiem na przykład przez 2 tygodnie wychodzić. No i, że tak powiem, pierwszy dzień spoko, drugi po tym już mi się nie chce. Ale ja wiem, że ten piesek na mnie czeka, że nie ma kto z nim być. Że muszę iść, no muszę. Więc to była taka motywacja, że ja wiem, że muszę iść i idę. I powiem ci, że dzięki temu byłam naprawdę na dużej ilości spacerów. I to nawet jak mi się nie chciało. I jak już wyszłam, bo to chodziło o to, żeby wyjść. Najgorzej jest wyjść. Jak już wyszłam i poszłam sobie z tym pieskiem i się przewietrzyłam, to było mi tak dobrze. Mhm. I się trochę odstresowałam i powdychałam sobie powietrza i spędziłam czas z zwierzakiem, bo w ogóle marzy mi się pies, ale obecnie nie mogę sobie na niego pozwolić, więc też poobcowałam sobie z zwierzakiem, plus pomogłam.
Więc to jest właśnie jeden z takich sposobów, moim zdaniem bardzo fajny, który pomaga, żeby się zmobilizować, przynajmniej w moim przypadku. Więc jak mam taki spadek energii, to właśnie w jakiś sposób troszeczkę oszukuję siebie i tak siebie pcham w te ramiona motywacji, można by powiedzieć, i pomagam sobie w taki sposób. I to działa. Każdy może mieć gorszy moment, gorszy czas. Na przykład ja teraz miałam sesję, więc to mi było bardzo potrzebne, bo wiadomo, no jest dużo nauki, nie chce się, a tutaj wiem, że muszę. Bo ktoś na mnie czeka, tak? I no i po prostu szłam. I dzięki temu sobie pochodziłam. Więc to a propos aktywności. I w ogóle bardzo polecam dołączenie do tej grupy, bo naprawdę bardzo fajna inicjatywa moim zdaniem. I można pomóc i też zrobić coś dla siebie, zwłaszcza jak ktoś ma też taki dajmy na to gorszy czas z tą aktywnością. To też jest bardzo fajna mobilizacja, żeby zacząć. Zatrzymam tutaj w tym momencie, bo często się pojawia takie pytanie, jak odróżnić lenistwo od tego realnego braku energii. I nie ma na to zazwyczaj dobrej odpowiedzi, bo to trzeba po prostu siebie poznać, popełnić kilka błędów i tak dalej. Ale właśnie się zastanawiam, bo wiele osób na przykład może się znajdować w takiej sytuacji, że to nie jest tak, że one są leniwe, tylko naprawdę teraz nie mają zasobów. Chociaż no z jednej strony, tak jak mówisz, też te spacery lekkie, one no nie ma co ukrywać, pozytywnie wpływają tak na nasz układ krwionośny, dotlenienie i tak dalej, i tak dalej. Niemniej to jest tak, że to nie przekracza jakby twoich możliwości, twoich zasobów, w sensie wychodzenia z tymi zwierzakami, bo nie chcę ci zasugerować odpowiedzi, ale mam taką myśl, bo wiem, że już jesteś osobą świadomą, że pewnie gdyby tak było, to byś tego nie robiła, byś wyciągnęła wniosek. Znaczy tak, zdecydowanie tak, dobrze, że o tym wspomniałaś, bo nie chciałabym właśnie, żeby wyszło tak na zasadzie, że ja się do czegoś zmuszam. Tak na że po prostu, że ja już ledwo na ostatnich obrotach kręcę, ale idę. Nie. To jest po prostu tak, że ja wiem, że ja tego potrzebuję w danym momencie, bo chociażby siedzenie cały dzień przed komputerem, to jest bardzo, bardzo męczące. Ja nie jestem zmęczona fizycznie, jestem zmęczona psychicznie i ja potrzebuję tego spaceru. Ja sobie zdaję z tego sprawę i zdaję sobie też sprawę z tego, że ja po tym całym dniu siedzenia przed komputerem nie będę miała ochoty na ten spacer, żeby wyjść na zewnątrz, więc po prostu pomagam sobie, o tak. Ale jeśli, znaczy no tutaj w tym momencie, kiedy już się zobowiążę, żeby zaopiekować się jakimś pieskiem, no tutaj jest troszeczkę problem, żeby nawet jeśli naprawdę nie mam tych zasobów, żeby z tego zrezygnować, ale przy każdej innej sytuacji, jeśli ja czuję, że zdecydowanie to nie jest lenistwo, tylko ja naprawdę nie mam siły, to ja nie pójdę. No ale też dobrze, że zaznaczyłaś, że spacer jest taką lekką formą, tak? Tak. Też kwestia jest tego, że bardzo często te spacery trwają po 15 minut, więc też chciałabym to zaznaczyć, że no w zależności od tego, jak daleko jest ten piesek, zazwyczaj to jest w okolicy. Na przykład ja ostatnio wyprowadzałam pieska z tego samego bloku. Tak się złożyła, że akurat pani była, więc pójście po tego psa i wyjście z nim, bo on akurat był taki, że no zimno, bo w tyłek, co chcę do domu, no wiadomo. Więc kwestia jest tego, że tak naprawdę spacer trwa 15-20 minut. Więc nawet w sytuacji, w której miałabym bardzo, bardzo mało zasobów, no i tak siłą rzeczy myślę, że w tej sytuacji, w której jestem obecnie, czyli właśnie jestem po sesji, jestem trochę taka zmęczona psychicznie, to mi się przyda. No, ale tak jak dobrze zaznaczyłaś, że no, trzeba znać swoje jakieś takie granice. Najlepiej każdy zna swoje ciało i wie, kiedy jest stop, a kiedy nie. Ale właśnie w momentach, w których wie się, że to jest lenistwo, to bardzo polecam swój sposób, bo u mnie akurat to jest lenistwo, że ja potrzebuję, to mi poprawi humor, to poprawi moje samopoczucie, ale jest na zasadzie owocko, jak mi się nie chce. Jak mi się strasznie nie chce. No więc polecam ten sposób tylko i wyłącznie w takiej sytuacji jak moja, czyli nie chce mi się, tak? Nazywamy to otwarcie. Tak, to jest super, właśnie takie poszukiwanie rozwiązań. Ja w ogóle, ja bym na to nie wpadła, to jest dla mnie niesamowite. Tak samo jak na ten, znaczy może ten drugi sposób to bardziej, ale właśnie o tym psie w koronie to bym w życiu nie pomyślała. Właśnie tak, myślę, że zaczęłam szukać pomysłów jakiś czas temu, właśnie też między innymi z tych moich pomysłów i jakichś analiz trafiłam do ciebie. No i tak teraz coraz więcej, tak szukam rozwiązań dla siebie, dopasowanych do siebie. Właśnie to, co mówiłaś na kursie, że to wszystko ma być pod nas. Tak, i teraz wszystko jest tak naprawdę pode mnie. Aktywność fizyczna jest pode mnie. Ja na przykład nie lubię siłowni, nie chodzę na siłownię. Znaczy teraz nie ma jak, ale nie lubię, nie chodzę, bo nie lubię. I jest masa innych aktywności. Ja na przykład mam hula hop, na którym sobie kręcę. To
moje czasy dzieciństwa. Ja kiedyś nie umiałam, spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa, nauczyłam się jako osoba dorosła już kręcić hula hop, no i potrafię na przykład stać i godzinę kręcić, nie? Wow! Więc kwestia jest to, i na przykład, nie wiem, oglądam sobie przy tym film. Wow. Albo po prostu słucham sobie muzyki, wiesz, i to jest taki ruch, jakbym tańczyła. Mm-hmm. No tak. Więc kwestia jest tego, że po prostu przestałam się zmuszać do rzeczy, do których się zmuszałam wcześniej, teraz znalazłam jakieś swoje. Tak samo w żywieniu, to też co mówiłaś, że to ma nam smakować. Ja teraz gotuję tak, jak mi smakuje, i jem to, co mi smakuje. I też w mojej diecie się pojawiają i czasem i słodycze, i fast foody. Ale wiesz, ja na przykład teraz ja potrafię zjeść 3 kostki czekolady, a nie 3 czekolady. Mhm. I to jest zasadnicza różnica. I też ja jem tą czekoladę, bo mam na nią realną ochotę. I też jestem w stanie to odróżnić. To też jest super rzecz, której się nauczyłam na kursie. Jestem w stanie odróżnić to, czy ja mam ochotę, czy chcę po prostu zajeść stres, tak? W moim mhm. przypadku. Więc tak samo jak wstawiłeś ten obrazek teraz na tłusty czwartek, czy chcesz zjeść pączka, czy nie, tak? Tak, jeśli tak, chcesz, tak. to zjedz, a jeśli nie, to nie. Ja na przykład miałam ochotę i zjadłam pączka, ale jednego. A jeszcze kilka lat temu to było na zasadzie tłusty czwartek, jemy, aż po prostu, aż będzie niedobrze. Bo mhm. w tłusty czwartek się nie tyje, takie słuchy chodzą podobno. Więc kwestia jest tego, że nam to już samo to, już po samym tłustym czwartku i tym, jakie miałam podejście na przestrzeni lat do tego dnia i ile zjadałam, to już widać widać mój progres. Przynajmniej ja widzę mój progres, więc tak to wygląda. A jeszcze właśnie wspomniałaś o tych moich sposobach a propos gotowania. Tak. Właśnie którymi chciałam się o to podzielić dopytać. I które były dla mnie pomocne. To chciałam bardzo polecić, zwłaszcza jak właśnie są dwie osoby, bo też wiem, że sporo par mieszka po prostu we dwie osoby. Tylko wyłącznie, albo właśnie dla studentów. To też jak byłam studentką, to znaczy byłam, jestem studentką, ale jak mieszkałam sama i wynajmowałam pokój, to też była super opcja, że ja po prostu staję raz w tygodniu przy kuchni, gotuję olbrzymi gar zupy i wykuję sobie w słoiki. I taki jeden słoik tak naprawdę litrowy, to jest na 2 talerze zupy. I ja w tej zupie, to jest zupa bez żadnych kostek rosołowych i innych rzeczy. Tam jest masa warzyw, nie są nawet ziemniaki, które podobno tuczą, ale nie tuczą. Ale właśnie są najróżniejsze, gotuję sobie najróżniejsze zupy. Ja bardzo lubię zupy. I po prostu w tygodniu, jak jestem zmęczona po pracy, czy cokolwiek, to po prostu wyciągam sobie i już mam pełnowartościowy posiłek. Do tego na przykład zrobię sobie jakąś na szybko, jakąś pastę warzywną, cokolwiek. I ja już mam tak naprawdę posiłek. I to jest, to był dla mnie mój pomysł ten z tym, był świetny, bo zaoszczędzam dużo czasu i też wyeliminowałam sporo takich posiłków, które były właśnie takie na zasadzie na szybko i na byle jak i na odwal, więc na przykład chociażby to mi pomogło. Też bardzo polecam koktajle, bo dla mnie to jest bardzo szybki sposób, jeszcze mam taki przenośny blender, więc tak rano wrzucenie do tego blendera to jest 30 sekund dosłownie różnych rzeczy, typu nie wiem, jakiś banan, co mam pod ręką to wrzucę. I też biorę sobie ze sobą i już mam kolejny posiłek. Mhm. Więc takie dosyć szybkie rozwiązania są okej. Okay. No i zaczęłam też mrozić dużo. Bo właśnie tutaj akurat Irena miała duży Tak. Bo ona właśnie przekonała, bo ja myślałam, Boże, mrożone, to już niedobre i mało wartościowe i w ogóle. Mrożenie w zasadzie nie zmienia wcale ilości witamin chociażby w tych produktach. Ja też zaczęłam mrozić, gotując na przykład jakiś taki pełnowartościowy posiłek, to jestem w stanie go podzielić, nie wiem, na 3 porcje, wrzucić do zamrażarki, zamrozić. Też sobie wyciągam i to wcale nie jest dla mnie pracochłonne. Już te zdrowe odżywianie kiedyś to było stanie przy garach, nie wiem, przez 2 godziny, żeby zrobić te super ekstra pełnowartościowe posiłki, a teraz to jest chwila, moment tak naprawdę. I dla mnie na przykład takie rozwiązania to był strzał w dziesiątkę, bo ja to wdrożyłam do swojej rutyny takiej tygodniowej i to mi bardzo pomaga. I to właśnie, to są jedne z rzeczy, które pozwalają mi utrzymać tą wagę i te nawyki. Ja tutaj mogę właśnie wtrącić, że bardzo polecam w ogóle osobom, które
nie lubią gotować, bo to wymaga pobrudzenia patelni jednego garnka, drugiego garnka, albo w ogóle nie lubią długo stać, profil YouTube'a Ireny, bo ona większość rzeczy, przynajmniej na tych filmikach dla zabieganych, robi w jednym garze. Tam się po prostu wrzuca wszystko, tak, dokładnie. Zalewa się sosem, dodaje się przyprawy, to się gotuje i tyle. To, bo to też warto podkreślić, że właśnie każdy musi znaleźć coś dla siebie, bo na przykład kuchnia Violi Urban, o której też wspominałaś, jest już zdecydowanie inna, to znaczy u niej też się oczywiście znajdą szybkie i proste rzeczy, ale ona na przykład też jest osobą, która lubi przygotować coś na różne sposoby, właśnie jedną rzecz na patelni, drugą gdzieś tam, dodać do tego takie przyprawy, może nie wiem, czy to dobre słowo, ale dla niektórych osób pewnie wymyślne albo niespotykane, ale to też jest z kolei sposób dla osób, które są przyzwyczajone, nie wiem, do restauracyjnego jedzenia, bardzo cenią sobie smaki, lubią gotować i gotowanie ich relaksuje, że właśnie one mogą się odnaleźć tutaj, więc właśnie ten klucz to znaleźć coś dla siebie. Zdecydowanie. Ja zdecydowanie jestem team Irena, bo kwestia jest tego, że ja lubię gotować, ale nie mam aż tak dużo czasu. Nie chcę poświęcać aż tak dużo czasu na te gotowanie. Znam właśnie przepisy, że wszystko się wrzuca do jednego, jeszcze to podzielę i zamrożę. I mam tak naprawdę na 2 tygodnie, jak ugotuję ten gar zupy i zrobię właśnie ze 2 takie posiłki, to ja naprawdę mogę przez 2 tygodnie na spokojnie jeść. Więc takie rozwiązania są dla mnie kluczem w dziesiątkę. I da się, naprawdę da się. Myślałam, że się nie da tak dobrze jeść na szybko, ale już samo ogarnięcie takich obiadów, to już śniadania, drugie śniadania czy kolacje, to już jest mały pikuś, bo tutaj też w ogóle można na szybko różne rzeczy robić. To prawda. Zbliżamy się powoli do końca, więc chciałam Ci zadać to pytanie, które również zadaję wszystkim gościom z tej serii podcastu, czy gościnom w sumie póki co, bo jeszcze żadnego faceta tutaj z nami nie było, mam nadzieję, że się kiedyś pojawi. Czyli co byś poleciła sobie sprzed tej całej przemiany albo osobie, która właśnie teraz jest w tym momencie, z którego Ty wyszłaś? Ja bym powiedziała jedno krótkie słowo przede wszystkim. Pomyśl. Magda, pomyśl. I nie idź za tłumem, bo ja przez bardzo długi czas szłam za tym tłumem, tym, co mi mówili inni. I myślę, że jakbym wtedy zaczęła czytać, analizować i różne rzeczy i włączyłabym to myślenie tak zwane zimne, czyli te mniej emocjonalne i ja właśnie bym sobie porównała chociażby twoje treści treściami jakichś innych, typu, nie wiem, jakiś post Dąbrowskiej, jakieś dieta 1200 kalorii i takie inne rzeczy. Gdybym ja to porównała, przeanalizowała i doszła do wniosku, że tak naprawdę kupy trzyma się tylko twoje podejście. Ja dodam, nie tylko boję. Nie w sensie... tylko, znaczy, wiesz, w sensie, tak to nazwam dlatego, bo zaczęłam od ciebie. Jasne. W sensie, zaczęłam ja po prostu wiesz... od ciebie. Ale to prawda, no bo jest teraz już na szczęście jest coraz więcej osób, tak, które propagują takie podejście, ale nazwijmy to podejście Magdy Hajkiewicz. Dobrze. Chciałam po prostu, wiesz, żeby nie chcę sobie przypisywać absolutnie tego, bo wiesz, ja też tego nie wymyśliłam, to jest wiedza gdzieś tam z psychologii, ale to tak ja od siebie musiałam dodać, nie, bo jest masz po prostu rację, wiele fantastycznych osób, które też robią super robotę. Zdecydowanie masz rację, ale tak jak mówię, zaczęła się moja droga od siebie, więc dla mnie przysłowiowa to było właśnie podejście według Magdy Hajkiewicz, tak porównując z tymi innymi jakimiś dietami i podejściami. Właśnie poradziłabym sobie, że pomyśl, przeanalizuj i wybierz tą ścieżkę, która najbardziej do ciebie przemawia, bo wtedy, gdybym tak sobie powiedziała, to myślę, że zdecydowanie właśnie podejście według Magdy Hajkiewicz by do mnie przemówiło najbardziej. Może właśnie oszczędziłoby mi to tych moich prób odchudzania, tych straconych nerwów. No ale też, że tak powiem, nauczyłam się na błędach i uważam, że dość szybko się nauczyłam i jestem z tego zadowolona, bo mogłam kolejne lata, że tak powiem, trwać w tym myśleniu, a ja już się z tego, tak powiem, wykaraskałam, więc jestem zadowolona. Lepiej późno niż później, ale właśnie przede wszystkim pomyśl. Tak. Pomyśl i przeanalizuj i myśl własną głową, a nie tym, co otoczenie mówi, bo nawet kwestia z tego, że jak ktoś trafia na twoje treści,
To z nikim nie powinno być tak, że prawda święta objawiona, tylko kwestia z tego, dobra, Magda coś napisała. Magda też często pisze, dlaczego tak uważa i w ogóle, i przeczytaj o tym, może też zasięgnie jakiegoś innego źródła. Tak. I właśnie też trafiły do mnie twoje teści dlatego, bo ty bardzo często mówisz, dlaczego tak twierdzisz. Mhm. I to też dla mnie było łatwiej wtedy to przeanalizować, czy ty masz faktycznie rację, czy tak faktycznie jest. Także przede wszystkim polecam na spokojnie usiąść, przemyśleć, przeanalizować i zastanowić się, którą drogą chcemy iść. Mhm. To jest bardzo fajne, co powiedziałaś o tym dlaczego, bo ja z kolei też właśnie mówię często, żeby znać swoje dlaczego. Jak powiedziałaś o tym, że ja piszę, dlaczego ja tak uważam, to też warto się zastanowić, czy moje dlaczego jest też twoim dlaczego, albo czy twoje dlaczego jest moim dlaczego. I bo każdy ma swoje dlaczego, tak? Każdy musi pozastanowić się, dlaczego on chce robić tak, jak robi, albo dlaczego robi tak, jak robi, i czy to jest na pewno to, co jest dla niego wartościowe i z nim spójne. Dokładnie. Zgadzam. Okej, Magda, bardzo serdecznie ci dziękuję za tą rozmowę, za podzielenie się i twoją historią, i twoimi trikami, sposobami. Myślę, że bardzo wiele osób to zainspiruje do tego, żeby albo spróbować twoich sposobów, albo właśnie znaleźć swoje i zastanowić się, pomyśleć nad tym, co jest dla nich wartościowe i dla nich odpowiednie. Ja tylko mogę dodać, że Magda już się zgodziła, będzie z nami w kolejnej, czyli czwartej edycji kursu. Jak my to wypuścimy, to będzie 18 lutego, czyli pojawi się ten podcast, a edycja kolejna kursu, sprzedaż oficjalna chyba zacznie się 25, więc jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, to będzie z nami Magda, będą też wszystkie dziewczyny z poprzednich podcastów, jako takie mentorki w sumie można powiedzieć. Znaczy, ja absolutnie, wasz udział jest dobrowolny i jak macie ochotę coś napisać, to będzie super, jak nie macie, to też jest to okej. Ale fajnie, że będziecie, że jakby będą takie osoby, które są już o krok dalej i być może będą pomagały innym osobom spojrzeć tak, ale spokojnie zastanówmy się nad tym, pomyślmy, co by ci pomogło. No, dokładnie tak. Również ci bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam o sobie opowiedzieć i mam nadzieję, że chociaż jednej osobie w jakiś sposób to pomoże, czy właśnie jakiś mój sposób na coś, czy chociażby ta rada, żeby pomyśleć. Bo ja myślę, że jakbym ją otrzymała wcześniej, to może bym trochę wcześniej wkroczyła na tą dobrą ścieżkę. Kto wie? No ale już teraz to jest gdybanie i teraz jestem już na dobre i bardzo się z tego cieszę i cieszę się, że też dziewczyny, które dołączają do kursu, też już wkraczają na tą jedyną słuszną ścieżkę dbania o siebie. I myślenia, zastanawiania się, tak. Analizowania i szukania, jakby efektem tego myślenia, analizowania i szukania jest po prostu to, czy fajnie by było, gdyby było to, żeby robić coś dla siebie, a nie przeciwko sobie i po swojemu, a nie dostosowywać się do czegoś z zewnątrz. Jeszcze raz bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom, które dotrwały do końca. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Jeszcze będą chyba dwa z gośćmi z KSO. Ja w ogóle jestem ogromną fanką tej serii. Cudownie mi się z wami rozmawia i też jakby mi się bardzo mocno poszerza horyzont, także też się cieszę, że się na to zdecydowałam, że wy się zgodziłyście i mam straszny problem z kończeniem odcinków, bo ja się rozgaduję, więc po prostu zakończę. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.